że Państwo zobaczą, gdzie oni są. Państwo zobaczą, gdzie oni są. Oni są na mszy, no każdy może tam iść przecież do kościoła. Także proszę Państwa, on jest, to się nazywa ten kościół Mareczek. On jest, no nie taki wielki jak Pałac Kultury Stalina, nie szczupły jak ten Tomek z Krakowa, co na lotnisku pracował 2 lata temu, dawnego nieba. I nie ma go, bo on tu nie przyjedzie do Warszawy. Jesteśmy w Warszawie, proszę Państwa. No 2 przystanki wcześniej to byliśmy w Realu na Jubilerskiej, który nie ma czuba, ale czubków to tam nie brakuje, też jest pełno, jak i tu w kościele, proszę Państwa, tam takie małżeństwo z tyłu, aż przy Ostrobramskiej dziecko ubierało. I ten ojciec do tego dziecka po niemiecku tak chciał udać, że czasem są małżeństwa dwujęzyczne, że to dziecko będzie po niemiecku mówiło, ale skąd ani akcentu nic polski. Akcent polski, wysławianie się i matka też jego, ta jego żona. Także proszę Państwa, Polacy czasem tak udają, że są Niemcami. Po co to udawać? Polacy katolicy udają, że są świadkami Jehowy. Po co? Lepiej nie udawaj, bo świadkowie Jehowy w duszę nieśmiertelną nie wierzą w Trójcę, Matkę Boską, Ostrobramską. Świadkowie Jehowy nie wierzą, a wy we wszystko to wierzycie, z pogaństwa.